www.myszka.org. Powiedz innym. Trącić myszką. Poniedziałek. Polskie Radio Szczecin. A ja przypominam, że w studiu goszczę panią Longinę Kaczmarek, miejskiego rzecznika konsumentów, pana Łukasza Peryta, głównego specjalistę w biurze miejskiego rzecznika konsumentów, i najwyższa pora na rozstrzygnięcie naszego konkursu telefonicznego. Obiecaliśmy losować, bo było sporo odpowiedzi, i w związku z tym poproszę teraz sierotkę Longinę o wylosowanie, kto wygrał. Tak, tak, już mieszam. Bardzo się cieszę. Mam panią Magdę. Gratuluję kobiecie. W takim razie gratuluję również. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ panie dosyć rzadko bywają w magazynie komputerowym Trącić myszką, i jako goście, jak pani Longina, i jako uczestnicy i wygrywający nasze konkursy. Proszę o wysłanie danych adresowych na adres jarek@myszka.org. I teraz, proszę państwa, musimy się już za chwilę żegnać. To może w ostatnim słowie. Pani Longino, no nie ukrywam, umówiliśmy się, że to powiemy, że mamy po prostu co? Czytać, czytać. Tak, mamy czytać. Mamy czytać przede wszystkim gwarancje, bo o nich żeśmy tutaj sporo mówili, bo bardzo często państwo zadajecie pytanie, jak długo sprzęt może przebywać na przykład w serwisie. Proszę pamiętać, jeżeli jest naprawa gwarancyjna, to również czas naprawy jest określony w karcie gwarancyjnej. I niestety, jeżeli wybieramy gwarancję, to musimy się zgodzić z tym, że czas naprawy może być bardzo różny, a często dochodzi do nawet 2 miesięcy, bo jeżeli gwarant sobie zastrzeże, że w przypadku braku dostępności części, te części trzeba będzie ściągać gdzieś spoza granic Polski, naprawa może się na przykład wydłużyć do 2 miesięcy. I skoro to uprawnienie wybraliśmy, to proszę pamiętać, że musimy po prostu tylko cierpliwie czekać. Czyli przed dokonaniem wyboru uprawnienia, czy odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, czy gwarancja, należy dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji.